zdecydowanie chcieliśmy zakończyć tą bardzo trudną, długą rundę zwycięstwem. Zdawałem sobie sprawę przed meczem, że nie będzie to łatwe spotkanie, bo Cracovia już w ostatnich spotkaniach z Wisłą i z Ruchem Włoszów pokazała niezłe momenty gry i też tak się stało dzisiaj w pierwszej połowie, że myślę, że to Cracovia była tą stroną wiodącą i ona bramkami potwierdziła prowadzenie spotkania. My na pewno zagraliśmy zdecydowanie lepiej drugą połowę. Na pewno dużo wniosków do zmiany tych młodych zawodników. Bracia Mark pojawili się na boisku i 18-letni Łukasz Łański. Na pewno z tych zmian z ich gry należy być zadowolony. No, kończy się ten sezon, długi, ciężki sezon i cieszymy się, że dobraliśmy do celu, trzymaliśmy się w Ekstraklasie. No i mam nadzieję, że te plany, które mamy na przyszły sezon, uda nam się zrealizować. Ja sobie zdaję sprawę, że wynikami jak gdyby nie zachwyciliśmy, ale uważam, że wybraliśmy troszkę taką ryzykowną drogę utrzymania się w Ekstraklasie, bo sprowadziliśmy młodych zawodników, wprowadzaliśmy ich w trudnych meczach. Ja wierzę w to, że te doświadczenia, które oni zdobyli przy tych starszych zawodnikach, że one zaprocentują i chciałbym, żeby ten zespół się rozwijał. Widzę perspektywy rozwoju tego zespołu. Na pewno czas jasno powiedzieć, że ta końcówka sezonu, te trzy ostatnie mecze, być może one nie były takie już w naszym wykonaniu tak wcześniejsza dyspozycja. Na pewno zespół odczuwał trudy fizyczne i też psychiczne, bo trzeba wiedzieć, że to trochę zdrowia wszystkich kosztowało.